Czy tym razem to pies powinien przyozdobić swą budę trofeum swego właściciela? Człowiek kontra gniazdo szerszeni. Moi drodzy, wracamy do w sumie nie serii, bo powstał jeden odcinek i zapomniałem o tym, że nagrywałem o nagrodach Darwina, że czytałem wam tę historię, więc zróbmy drugi. Szukałem pomysłu na film, przeglądałem to, co na kanale było i zauważyłem to. A tych wpisów na stronie nagrodydarwina.pl trochę jest, bo z niej korzystam. Macie oczywiście też informacje o tym, więc zapraszam. A nagrody Darwina to nagrody za najgłupszą śmierć. No i tu mam dla was przygotowanych kilka takich przypadków z różnych stron świata. Także zapraszam. Spoko, dam sobie radę. Listopad 1997 roku, USA, stan Pensylwania. Tym powiedzonkiem lubi zapewniać innych każdy twardziel, każdy bez wyjątku, nawet ten, który został dziabnięty przez kobrę. Wayne Roth, lat 38, został ugryziony przez kobrę należącą do jego przyjaciela Rogera Kruta. Ugryzienie nastąpiło chwilę po tym, jak Wayne figlarnie włożył rękę do terrarium, trącając nią węża. Po ataku kobry Wayne odmówił przewiezienia do szpitala, mówiąc koledze: daj spokój, dam sobie radę. Słowa kłamcy rzadko bywają przepowiednią przyszłości. Zamiast do szpitala, Wayne poszedł do baru, gdzie po wypiciu trzech głębszych zaczął się wszystkim przechwalać, że właśnie został dziabnięty przez kobrę. Jad tego węża należy do trucizn, które powoli rozchodzą się po układzie krwionośnym człowieka. Wayne zmarł kilka godzin później w Jenkins Township w stanie Pensylwania. Elektryczna grucha w siłowni. Sierpień 1999 roku, Georgia. Poza płaskim brzuszkiem my, faceci, lubimy mieć troszkę mięśni. Nieważne jak dużo, ważne żeby było. Pragnienie osiągnięcia postawionego celu staje się pasją. Ta właśnie pasja zdała się przyćmić nieco zdrowy rozsądek oraz zdolność logicznego myślenia tej pierwszej elektryki. Ian był fanatykiem fitnessu i pracującym na własny rachunek elektrykiem żyjącym w angielskim morskim miasteczku. Któregoś pięknego dnia przebudował jeden z pokoi swojego domu na nową siłownię. Pomiędzy ciężarkami i sprzętem do ćwiczeń wisiał worek treningowy zawieszony na łańcuchu. Ian zdał sobie sprawę, że nieświadomie połączył hobby z pracą. Po sobotniej nocy i imprezach z kuzynem wrócił do domu, aby pochwalić się nową siłownią. Wszedł pierwszy, włączył światła i uderzył w worek. Chwilę później padł na podłogę rażony prądem i zmarł. Jak się okazało później, podłączył dopływ prądu do worka. Najlepszy przyjaciel Iana powiedział: był świetnym facetem, to smutne, że dwie pasje przyczyniły się do jego śmierci. Można powiedzieć, że był w porażająco dobrej formie. Płomienny zapał arborysty. 15 czerwca 2002 roku, Anglia. Pośród jednych z niebezpiecznych zawodów na świecie jest niewątpliwie praca arborysty. Mimo że zajmują się leczeniem drzew, niekiedy muszą wspiąć się na pokaźną wysokość, żeby móc pracować. Jak to w życiu bywa, różne rzeczy mogą się zdarzyć, których powodem są różne niedopatrzenia. W tym przypadku musiało to być niepamiętanie właściwości drzewa, które przyczyniło się do śmierci bohatera. Pewien mężczyzna zatrudniony jako arborysta, lekarz drzew, postanowił zaoszczędzić czas poprzez rzucenie jednej z odciętych gałęzi drzewa do paleniska wcześniej przez niego rozpalonego. Pracował na jodle. Te drzewa mają to do siebie, że bardzo szybko płoną. Rzucona w ogień odcięta gałąź najprawdopodobniej rzuciła pokaźną ilość iskier na pień drzewa. Jodła stanęła w płomieniach, pochłaniając swego lekarza. Prawdziwa historia. Proszę pani, a co się stanie, kiedy... 2 lutego 2008 roku, Bułgaria. Właśnie, co się stanie, kiedy na przekór zasadzie pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody, zrobimy na odwrót albo kwas zastąpimy zupełnie innymi rodzajami substancji chemicznych. Wielce obrazowa, pokazowa i jakże spektakularna lekcja chemii dla opornych. Był słoneczny lutowy dzień. Lidia, nauczycielka biologii, odwoziła właśnie swoich przyjaciół do domu. W pewnym momencie samochód zatrzymał się i trójka ludzi wybiegła z mobilu w kierunku najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Przypadkowi gapie zauważyli tylko, jak dziwnie zachowujący się ludzie wylewali jakieś płyny z najróżniejszych buteleczek i słoiczków prosto do studzienki.
Powyższa sytuacja wskazuje na to, że w tak zwanym międzyczasie odbywały się eksperymenty chemiczne. A że Lidia miała trochę środków chemicznych przy sobie, pomysł eksperymentów nie czekał długo na spełnienie. Problem polegał na tym, że to, co Lidia miała przy sobie, było szkodliwymi substancjami chemicznymi. Zawartość dwóch buteleczek zidentyfikowano jako eter dietylowy i metanol. Jak się okazało, to wcale nie był taki genialny pomysł. Mieszanka łatwopalnych chemikaliów w zamkniętej przestrzeni studzienki spowodowały tak silną eksplozję, że Włas pozostawił Lidię, w skrócie, bez głowy. Reszta ekipy o dziwo pozostała przy życiu. Zabrano ich do szpitala z poparzeniami twarzy. Mogą nie odzyskać wzroku, ale będą mogli głośno i wyraźnie opowiedzieć dzieciom i wnukom, że wylewanie pierwszych lepszych substancji chemicznych do studzienki nie jest takie fajne, jak się na początku wydaje. Jak to pies może zdobyć trofeum swego pana? 16 sierpnia 1999 roku, Niemcy. Przypomnijcie sobie pewnego mężczyznę, który zmarł w wyniku strzelenia sobie w brzuch ze strzelby. Psów łowców, ciąg dalszy. Niemiecki łowca został zastrzelony przez własnego psa. Ciało 51-letniego mężczyzny znaleziono luźno leżące tuż przy samochodzie. Policja ustaliła, iż lufa strzelby wystawała przez okno samochodu, a szczekający wewnątrz pojazdu pies musiał nacisnąć spust łapą, uśmiercając swojego pana. Na podstawie tych dochodzeń władze odrzuciły wygłupy. Całe zdarzenie miało miejsce w rezerwacie przeznaczonym do polowania. Czy tym razem to pies powinien przyozdobić swą budę trofeum swego właściciela? Trochę creepy, ale ma to sens. Zagrajmy w kambodżańską ruletkę. A co to u diabła jest? 22 marca 1999 roku, Phnom Penh. Konflikty zbrojne nie są rzadkim zdarzeniem na świecie. Ich skutki są przewidywalne. Sterty materiałów wybuchowych walających się po ziemi w odległości 2-3 metrów albo i krótszej. Rozsądni ludzie wezwaliby saperów, którzy zebraliby wojskowe żelastwo i wywieźli w bezpieczne miejsce. Jak widać jednak, nie wszyscy mieli tak szlachetne pomysły. Dziesiątki konfliktów zbrojnych zasypały Kambodżę amunicją i artylerią, które jeszcze nie miały możliwości zaprezentowania swych destrukcyjnych możliwości. Wobec powyższego władze zakazały przy nich majstrować. Ostatnimi czasy trzech kumpli co wieczór chadzało do swej ulubionej kafejki na kawusie, piwko albo i dwa, by przy nich móc nieco pogawędzić. Przyjacielskich dysput i delikatniejszych szarpanek nie widać było końca do momentu, gdy jeden z nich wziął ze sobą 25-letnią minę przeciwpancerną, znalezioną na podwórku i położył pod stolikiem. Rozpoczęła się rosyjska ruletka. Wszyscy trzej musieli obowiązkowo napić się jakiegokolwiek drinka, a potem przejść się po minie. Mieszkańcy miasteczka uciekli w panice. Dosłownie chwilę później mina eksplodowała. Siła wybuchu była tak potężna, że żony zmarłych nie były w stanie znaleźć ciał swych ukochanych. W ten oto sposób powstał nowy odłam rozrywki Rosjan – kambodżańska ruletka. Człowiek kontra gniazdo szerszeni. 27 lipca 2000 roku, Phnom Penh, Kambodża. Co tu dużo mówić? Wynik jest raczej przewidywalny, ale warto przeczytać, jak doszło do całego zdarzenia. Miłej lektury. Taksówkarz wyzwał swojego sąsiada. Warunkiem wyzwania było jak najdłuższe ustanie pod gniazdem szerszeni obrzucanego kamieniami przez innych uczestników zakładu. 53-latek powinien przewidzieć, co mogło się wydarzyć. Jednak reputacja miejskiego twardziela nie pozwala na logiczne i racjonalne myślenie. Przyjął więc wyzwanie. Stanął pod gniazdem szerszeni, a jego kumple zaczęli je obrzucać kamieniami. Nasz twardziel zniósł ból setek urządzeń owadów. Nie zniósł jednak ilości toksyn zawartych w zwielokrotnionej dawce jadu szerszeni. Prawdopodobnie nie był tak silny, jak mu się wydawało. Rakietami do chwały. 7 lutego 2005 roku, Malezja. Fajerwerki są obowiązkową tradycją noworoczną pośród olbrzymiej chińskiej mniejszości narodowej, pomimo zakazu sprzedaży i użycia. Każdy jednak wie, że zakazany owoc smakuje najlepiej.
Tak też było ze zwycięzcą nagrody z tej opowieści. Van, 29-letni operator koparki, spędził wieczór oglądając ludzi rozkładających sztuczne ognie na zewnątrz nocnego klubu Kuala Lumpur. Te jednak nie były zwyczajne. Były rakietami. Leciały na wysokość 10-piętrowego budynku, po czym wybuchały. Facet zapomniał, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Nie wiedział jednak, że ten krok w kierunku zaświatów, gdziekolwiek by nie trafił, będzie jego jedynym. Wobec powyższego wziął jedną, by się bliżej przyjrzeć. Zastanawiał go sposób działania. Gdy przyglądał się jej od dołu, zapaliła się, zabierając go na 10 metrów w górę. Według policji zmarł w wyniku licznych obrażeń głowy. Moi drodzy, i to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że dotrwaliście cali i zdrowi do końca filmu. Będę też bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. I oczywiście zachęcam do wysyłania materiałów do serii, które są na kanale, czy to zakupy w internecie, pytania z internetu, rozmowy z Tindera, wiadomości od kurierów, bo dzięki temu, że to robicie, te serie mogą powstawać. Tu wyświetla się adres mailowy i zapraszam do przesyłania materiałów. Ja życzę Wam udanego tygodnia i właśnie chciałem powiedzieć, bo zapomniałem, że stuknęły 2 lata regularnego publikowania filmów. Może jakieś Q&A zrobię z tej okazji? Muszę pomyśleć, może coś we wrześniu takiego, to tam wrzucę Wam post na karcie społeczność i możecie zadać jakieś pytania, to pomyślimy. Bo 2 lata, fajnie, no ten YouTubek jakoś się kręci, już prawie 70 tysięcy subskrypcji, więc wow, w ogóle jestem mega zajarany. Ostatnio w ogóle komuś opowiadałem, że ja już 3 lata nagrywam filmy i potem się zorientowałem, że no się tak o rok pomyliłem. Ale 2 lata stuknęły, w ogóle dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie i że ta jakaś przygoda, można powiedzieć, YouTubeowa trwa i mam nadzieję, że potrwa jeszcze. To jeszcze raz życzę udanego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.